Przypomnijmy, fałszywy alarm sparaliżował pracę 160 hurtowni sieci Eurocash w całej Polsce, w tym również w Lubinie. W miniony czwartek do warszawskiego biura spółki wpłynął faks z anonimową informacją o podłożeniu ładunku wybuchowego w jednej z naszych hurtowni. W trosce o bezpieczeństwo naszych klientów i pracowników zdecydowaliśmy o czasowym zamknięciu wszystkich hal w całej Polsce, czytamy w oficjalnym komunikacie wydanym przez spółkę. W każdej sytuacji te koszty są szacowane osobno z tego względu, że zależy to od użytych sił i środków przy zabezpieczeniu takiego miejsca zdarzenia. I tutaj oczywiście takie koszty szacują wszystkie służby ratunkowe, czy też właściciel na przykład instytucji, która została o czymś takim powiadomiona. A więc tutaj różnie to bywa. Może być to od kilku do kilkudziesięciu tysięcy złotych. Odkąd zmieniły się przepisy, składanie fałszywego alarmu nie jest wykroczeniem, a przestępstwem i grozi za to kara do 8 lat więzienia. Oprócz tego sprawca takich żartów musi się liczyć z tym, że będzie musiał pokryć koszty akcji, ewakuacji, sprawdzenia pirotechnicznego, a także straty firm. Wywóz odpadów z rozbiórek, remontów i placów budowy, wynajem kontenerów, sprzątanie po imprezach plenerowych, odbiór odpadów medycznych i weterynaryjnych. Zostaw to profesjonalistom, posprzątają za Ciebie. Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w Lubinie, Rynek 28, telefon 76 724 99 40. Szczegóły na mpo.lubin.pl. Lato w mieście nie musi być nudne. Regionalne Centrum Sportowe w Lubinie zaprasza do udziału w wakacyjnej akcji Lato 2014. Piłka nożna i ręczna, siatkówka, koszykówka, bowling, zawody pływackie – to tylko niektóre atrakcje. Udział w imprezach jest bezpłatny. Szczegóły na www.rcs.lubin.pl.